serdecznie zachęcam, tak jak już wielokrotnie mówiłem, do zakupu niniejszej publikacji mojego autorstwa Śladami Świętego Pawła. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na pomoc rodzinom z Afryki. A dzisiejszy odcinek starałem się zatytułować przede wszystkim takim tytułem jak Więzień z Tarsu. No i chciałem powiedzieć troszeczkę o tej ostatniej podróży Świętego Pawła, dotyczącej właśnie przejścia, przepłynięcia praktycznie z Krety aż praktycznie na Maltę, czy też do Rzymu. Jest to bardzo fascynująca podróż, tak na marginesie, bo nie znamy w ogóle żadnych szczegółów dotyczących pobytu apostoła na Krecie, jednej z największych wysp. Oczywiście wiemy na temat dobrych portów troszeczkę, po grecku jest to Kaloulimenes, taka mała wioska obecnie znajdująca się na południu wyspy. No a tam stoi taka mała kapliczka biała upamiętniająca pobyt świętego Pawła, zbudowana na miejscu starszego kościoła. Na parę metrów obok można zobaczyć jaskinię, w której miał święty Paweł rzekomo przebywać. Z Kretą oczywiście związana jest postać Tytusa, ucznia świętego Pawła, którego apostoł kilkakrotnie wspominał w swoich listach. Tradycja mówi w ogóle, że był on pierwszym biskupem na Krecie, ale Tytusem w ogóle to zajmę się w trzeciej części, bo dużo jest apokryfów dotyczących właśnie Tytusa. Między innymi w liście do Tytusa możemy czytać coś takiego: w tym celu zostawiłem cię na Krecie, abyś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. No w ogóle ten cytat zakłada, że dosyć dłuższy był pobyt świętego Pawła na Krecie. Bibliści w ogóle skłaniają się jednak do opinii, że tak zwane listy pasterskie, czyli pierwszy, drugi list do Tymoteusza i list do Tytusa, to w ogóle nie są autorstwa świętego Pawła, ponieważ ich styl odbiega od pozostałych listów. Najprawdopodobniej są to pisma, które gdzieś powstały z inspiracji Pawła w kręgu jego uczniów. No w każdym razie Tytus jako apostoł świętego Pawła jest patronem Krety, no a w ruinach starożytnej rzymskiej stolicy wyspy, czyli w Gortynie, można dziś podziwiać bazylikę Agios Titos z VI wieku. Ale wróćmy do tej morskiej opowieści świętego Łukasza. Jak ktoś pływał po Morzu Śródziemnym, to wie doskonale, że tak samo jak w starożytności, od listopada do marca ustawały morskie podróże ze względu na sztormową aurę. No, okręt Pawła brał kurs w tym czasie na Phoenix, to jest prawdopodobnie dzisiejsze Loreto, taki większy kreteński port, w którym załoga zamierzała przezimować. No plan się nie powiódł, statek natrafił na silny wiatr zwany Euraquilo, to jest taki północno-wschodni wiatr z gór kreteńskich. Sztorm trwał przez 14 dni, Łukasz w ogóle z detalami opisuje to, te losy dramatycznej walki załogi okrętu o przetrwanie. No i Paweł podnosi oczywiście wszystkich na duchu, przekonany, że Boża opatrzność zaprowadzi go do Rzymu. Statek rozbija się w końcu u wybrzeży Malty, ale załoga i więźniowie szczęśliwie docierają na ląd. No, na mapie miejsc związanych ze świętym Pawłem Malta zajmuje wyjątkowe miejsce, bo chyba nigdzie indziej, ani w Grecji, ani w Turcji, ani nawet w Izraelu, pamięć o świętym Pawle nie jest tak żywa jak tutaj. Co roku 10 lutego Maltańczycy obchodzą hucznie świętą morskiej katastrofy apostoła narodów. No, dzieje apostolskie mówią o takiej niespotykanej życzliwości, którą okazali rozbitkom tubylcy. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy tym, bo zaczął padać deszcz i robiło się zimno. No ja też mogę przyznać, że Maltańczycy są szczególnymi ludźmi. No, dużo moich przygód jest tam właśnie opisane w tej publikacji. I też tam miałem katastrofę na Malcie i też trafiłem do szpitala na Malcie. No i niesamowita historia z tym związana była. No oczywiście Łukasz opisywał też taki epizod ze żmiją, która ukąsiła świętego Pawła. Wszyscy myśleli, że święty Paweł padnie w ogóle trupem. No jednak się okazuje, że święty Paweł strząknął to żmiję do ognia i nic tam się mu zbytnio nie stało. No, w ogóle 3-miesięczny pobyt świętego Pawła dał początek tutejszemu kościołowi, no bo Paweł uzdrowił ojca rzymskiego namiestnika Publiusza. Ten cud miał się przyczynić w ogóle do nawrócenia Publiusza, który później stał się pierwszym biskupem Malty. No jedna z maltańskich opowieści wspomina, że apostoł nauczał z taką mocą, że jego głos docierał aż na pobliską wyspę Gozo. Dziś Gozo naturalnie jest częścią Republiki Malty, należy też do Malty. No, przypominam sobie też dokładnie, że papież Benedykt XVI ogłosił
jeden z roków, rokiem świętego Pawła. No i tak naprawdę, przebywając na Malcie, nie sposób jest nie spotkać na tej wyspie świętego Pawła. Można go spotkać w podaniach, legendach, myślach mieszkańców, którzy zapewniają, że ich święty patron zawsze pojawi się tam, gdzie sprawy przyjmują jakiś zły obrót. No, materialnych pamiątek też tak naprawdę nie brakuje, bo na północnym wybrzeżu znajduje się Zatoka Świętego Pawła. Na małej wysepce postawiono tam w XIX wieku ogromny pomnik apostoła narodów, który wyciąga ręce jakby ku morzu, jakby głosił orędzie Ewangelii światu. Oczywiście też na uwagę zasługuje najstarsze sanktuarium maryjne Malty, Melicha. We wnętrzu skalnej groty namalowana jest maryjna ikona. W ogóle tradycja mówi, że jej autorem jest sam święty Łukasz, który trafił tutaj razem ze świętym Pawłem. Dalej, Mdina, to jest taka dawna stolica Malty, na głównej bramie prowadzącej do Starego Miasta można zobaczyć właśnie taką płaskorzeźbę trzech patronów wyspy, świętego Pawła, świętego Publiusza i świętej Agaty. No, katedra świętego Pawła w Mdinie zbudowana została w miejscu, gdzie stał dom Publiusza. No i tuż obok starej stolicy leży też Rabat, takie miasto, której bodajże jest jedna z największych pawłowych pamiątek, bo w podziemiach kościoła świętego Pawła znajduje się grota, która miała służyć apostołowi jako schronienie, ale jednocześnie jako więzienie podczas tych trzech maltańskich właśnie miesięcy. W Lavalecie, przepięknej stolicy, która została wybudowana przez rycerzy maltańskich, centrum kultu świętego Pawła, to jest właśnie barokowy kościół Pawła Rozbitka, gdzie są dwie bezcenne relikwie, czyli kość z nadgarstka świętego oraz kawałek kolumny, na której rzekomo święty Paweł został ścięty. Właśnie 10 lutego w Lavalecie jest zawsze procesja, gdzie te relikwie są niesione. No, podobno jest to najważniejsza i w ogóle najhuczniejsza impreza na Malcie. No, w ogóle maltańskie odpusty są wizytówką tej wyspy. To taka mieszanina, szczerze można by powiedzieć, ludowej położności, żarliwej wiary, jakiegoś południowego temperamentu wyspiarzy. No, oczywiście obowiązkowym elementem jest figura świętego Pawła, która też tam jest niesiona. Dziś Malta jest jednym z najbardziej katolickich krajów Europy, gdzie konstytucja mówi, że władze apostolskiego kościoła rzymskokatolickiego mają obowiązek i prawo nauczać, które zasady są dobre, a które złe. Na Malcie zakaz jest rozwodów, zakaz jest aborcji. No, jest to bardzo, teraz w tej chwili chyba aborcja nawet jest dopuszczona, ale pod bardzo, 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 no bardzo małymi warunkami, szczerze mówiąc. No, ale mamy świętego Pawła, mamy 3 miesiące. Święty Paweł zostaje zapakowany na statek, z Malty wyrusza w kierunku Syrakus. Syrakuzy, też miejsce, które zwiedziłem, fantastyczne, idąc śladami świętego Pawła. W ogóle w Syrakuzach urodził się Archimedes, to też jest druga sprawa, jedna z najpotężniejszych starych greckich kolonii, jeden z największych portów. Później prawdopodobnie z Syrakus święty Paweł dotarł do Ortygi, wyspy stanowiącej najstarszą część miasta, z przepiękną katedrą, która została zbudowana ku czci właśnie Ateny. No i stąd miał już płynąć dalej do Regium, a po jednym dniu dotarł do Puetoli, no i tam na prośbę chrześcijan został przez 3 dni. Regium to w ogóle starożytna nazwa dzisiejszego Regio di Calabria, czyli stolicy Kalabrii, położonej u czubka włoskiego Buta. Niedaleko też jest ciekawe, że tam jest taki mały wulkan Solfara, którego ulatniają się siarkowe wyziewy i słychać właśnie takie dudnienie pod stopami. No oczywiście apostoł w ogóle gdzieś tam w okolicy na pewno spotykał chrześcijan, bo kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca leży Herakulanum, które jest zasypane popiołem i lawą z Wezuwiusza. Zostało ono zasypane w 79 roku, ale w jednym z domów zachował się ślad po krzyżu i rodzaj takiego domowego ołtarzyka. No, pytanie, od kogo mieszkańc tego domu słyszał dobrą nowinę? Nie wiadomo, może przebywał w 61 roku, niedaleko w Puetoli, może słuchał świętego Pawła. Trudno powiedzieć. Natomiast jedna rzecz jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, że te dwie części śladami świętego Pawła już zostały wydane. Ja jako nagrodę dostałem krzyż, srebrny krzyż świętego Leona XIII. Jest to bardzo fajne pamiątkowe oznaczenie dla mnie za ten trud 18 lat,
które poświęciłem idąc śladami świętego Pawła. Raz jeszcze zachęcam do nabycia tej publikacji. Jak ktoś będzie zainteresowany, niech pisze na adres szwajcar@opoka.org. Bez najmniejszego problemu. Kilka egzemplarzy jeszcze dostało, a w ten sposób przyczyni się do pomocy rodzinom z Afryki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.